Cześć! Zaczynamy kolejny odcinek z serii NSP Wyjaśnia. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, jaki parametr jest kluczowy przy wyborze lasera. Zaczynajmy. Kanał napędzają. NSP Nano i Nano Plus. Lasery nanosekundowe do usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Niewielkie rozmiarem, giganty jeśli chodzi o efekty. NSP Pico. Najlepszy laser pikosekundowy na rynku w najlepszej cenie. No, to so są permanent. Szkolenia i zabiegi laserowego usuwania tatuażu i makijażu permanentnego więcej znajdziesz na nspcosm.com. Wybór lasera potrafi być skomplikowany i tak jestem ogromnym fanem podejścia, że najważniejszy jest właśnie szkoleniowiec, a nie sam laser, ale też musimy mieć świadomość, jak wybrać odpowiednie urządzenie. Parametry na podstawie których możemy wybrać laser to moc lasera, żywotność głowicy, jaki czas trwania impulsu. Dochodzi też do tego gwarancja, wsparcie poszkoleniowe, wiele innych rzeczy, ale w tym odcinku chciałbym się skupić stricte na aspektach technicznych danego urządzenia. Rozłóżmy teraz każdy parametr na czynniki pierwsze. Pierwszą z nich jest moc lasera. Ona jest wrażona w atach i teoretycznie powinno być tak, że im mocniejszy laser, tym lepiej on usuwa dany tatuaż czy makijaż permanentny. W praktyce Niestety kompletnie tak to nie wygląda. Pewnie zapytasz dlaczego? Już Ci mówię. Weźmy na przykład tutaj mój laser NSP nano. Ma on mogłoby się wydawać tylko 500 W, więc jest około 2-3 razy słabszy niż konkurencja, którą ma robówmy 1000, 1300-1500 W. No i chyba teoretycznie powinien usuwać 2-3 razy gorzej ten tatuaż i makijaż parametny. Otóż nic bardziej mylnego. Dlatego, że laser NSP nano jest bardzo mały. Waży tylko 10 kg, jest bardzo małymi rozmiarami, ma bardzo mały ekran i cała ta moc skupia się na tym, żeby wytworzyć odpowiednio wiązkę światła, która będzie odpowiednio jakościowa i odpowiednio usunie tatuaż czy makijaż permanentny. Konkurencja, która jest dużo mocniejsza, jest 4-5 razy większa nawet ma jakieś podświetlenia, ogromne ekrany i tam cała ta energia schodzi na wytworzenie mogłoby się wydawać zbędnych rzeczy, a bardzo mało energii jest poświęcane na wykonanie właśnie jakościowej plamki. Więc teoretycznie, że NSP Nano jest słabszy, radzi sobie lepiej niż jego mocniejsi koledy. Jedynie kiedy moc lasera jest nam w stanie rzeczywiście powiedzieć, czy dany laser jest mocniejszy czy nie, to w momencie kiedy porównujemy dwa te same urządzenia na tych samych podzespołach. Tak samo jest w przypadku moich laserów. NSP Nano, przypomnę, ma 500 W, Nano Plus ma 800 W. To są te same urządzenia na tych samych podzespołach, tylko Nano Plus jest po prostu mocniejszy. Więc logiczne, że tam ta wiązka światła będzie lepsza, szybsza i mocniejsza i będzie on skutecznie usuwać tatuaż czy makijaż permanentny. W innych przypadkach moc lasera niestety niewiele nam mówi. Drugim aspektem jest żywotność głowicy. Każdy laser ma swoją określoną żywotność i zależy od niego ilość strzałów, którą wykorzystamy na głowicę. Ale też co trzeba zaznaczyć, to nie cały laser ma swoją określoną żywotność, tylko stricte ta głowica, czyli ten pistolecik, za który trzymamy. Jeśli więc wykorzystamy, jakby tą ilość strzałów, dokupujemy nową głowicę i działamy dalej z tym samym laserem. Żywotność laserów. Weźmy tutaj na przykład no moje lasery, tak, bo na tym najlepiej się znam, na moich laserach. Mają żywotność około 1, 000, 1, 200 tysięcy strzałów, ale czy to jest dużo? Gdybyśmy usuwali jeden makijaż permanentny dziennie 365 dni w roku, to żywotność tego lasera wystarczy nam na uwaga ponad 20 lat. A ile jest do zarobienia w tym czasie? Przyjmijmy, że każdy makijaż permanentny to 250 zł, jesteśmy więc w stanie zarobić ponad... 1 800 000 zł. Więc chyba jednak to jest dużo, jakby nie było, nie? Ale to nie jest kluczowy parametr, który powinien nam służyć przy wyborze lasera. Bo kluczowym parametrem jest czas trwania impulsu i to na nim powinniśmy się skupić. I już Wam tłumaczę dlaczego. Uwielbiam posługiwać się tą analogią. Ona najlepiej potrafi oddać to, co mam na myśli. Weźmy na przykład rozgrzaną patelnia i Twoją skórę. Gdybym miał patelnię o temperaturze 100 stopni i przyłożyłem się do skóry na sekundę, no to jest duża szansa, że Cię po prostu poparzy. Dlatego, że nasze komórki nie zdążą i nie dadzą rady już odprowadzać po prostu temperatury. Ale gdybym znowu miał tą samą patelnię i przytknął ją na 20 sekundy do Twojej skóry, okazuje się, że nic się absolutnie nie stanie. Bo nawet to ciepło nie zdąży nic zrobić Twojej skórze. Może delikatnie potrzesz delikatne ciepło. Co nam to wszystko mówi? Że żeby Cię poparzyć w czasie 20 sekundy, mogę się posługiwać patelnią, która ma 300 stopni. A i tak to będzie jeszcze na granicy, że to będzie w miarę bezpieczne. I dokładnie tak samo działają lasery. I jeśli mam czas trwania impulsu na poziomie 6-10 nanosekund, no to jestem w stanie załóżmy pracować mocą X. Ale jeśli mam, moc, jeśli mam czas trwania impulsu w laserze 2, 2-3 nanosekundy, jestem w stanie pracować mocą 3-4x, więc 3 albo 4 razy mocniej niż tamtym laserem. Co się przykłada na to, że dużo skuteczniej usuwam dany tatuaż czy makijaż perwentny. W przypadku tylko pikosekundy potrafi to być jeszcze bardziej rewolucyjne, bo może się okazać, że pracujemy, pracując na najlepszej nanosekundzie, a pozonną pikosekundą prawdziwą, jesteśmy w stanie pracować 6 razy większą mocą, dlatego dużo skuteczniej usuwamy dane tatuaż czy makijaż perwentny niż w przypadku laserem nanosekundowym. Reasumując, im krótszy czas trwania impulsu, tym lepiej jesteśmy w stanie usuwać tatuaż czy makijaż perwentny bez większego wpływu na skórę. Jeśli teraz już wiesz, jak odpowiednio dobrać urządzenie do swojego salonu, a zastanawiasz się jak wybrać odpowiedniego szkolenia w serii szkolenia, obowiązkowo zerknij na ten film. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy czas, mam nadzieję, że Ci się podobało no i widzimy się w kolejnym odcinku serii NSP Wyjaśnia. Do zobaczenia.